To może ja powiem parę słów. Nazywam się Krzysztof Czuszek. W środowisku ISP raczej jestem znany, ale dlatego się przedstawiam, bo tak wypada. Powiem parę słów o naszym stowarzyszeniu i jak gdyby czym się zajmujemy i co realizujemy. Istniejemy od 2010 roku, aczkolwiek 2010 rok był to tylko jednym z momentów działania naszego stowarzyszenia, czyli jego formalizacji, dlatego że nasze stowarzyszenie powstało w okolicach roku 2007, nawet by można było powiedzieć. Wtedy tego jeszcze nie wiedzieliśmy, że jesteśmy stowarzyszeniem. A zadziałało to tak, że spotkaliśmy się, z tego co pamiętam, chyba na pizzy. A tak naprawdę o sprawach pilnych i ważnych rozmawialiśmy przy jakimś tam lekkim piwie. I wtedy z racji tego, że po pierwsze piliśmy piwo, po drugie, że nie wiedzieliśmy, że się nie da, podjęliśmy decyzję, że zaczynamy tworzyć węzeł wymiany ruchu internetowego. Wtedy w zasadzie była to inicjatywa polegająca na tym, żeby zrzucić się wspólnie w kilku operatorów, którzy sami tego nie dali rady zrobić, bo były to za duże koszty, na transmisję do Warszawy i rozpocząć współpracę z analogicznym okresie powstającym węzłem taniego łącza tworzonym przez Kikę. I tak się to udało. Przez ten cały czas działaliśmy jako stowarzyszenie. W międzyczasie, jak poznaliśmy smak klastrowania, zrobiliśmy klaster oparty na stowarzyszeniu. I tak działamy do dzisiaj jako klaster, czyli ta nieformalna część i sformalizowana część stowarzyszeniowa, czyli jak się to nazywa? Stowarzyszenie jest kim dla klastra? Koordynatorem. O, stowarzyszenie jest koordynatorem klastra. Co jest najistotniejsze, czym się charakteryzujemy? Jako IXP, czyli węzeł wymiany ruchu internetowego, jesteśmy jedyni w Polsce oparci właśnie na tą formę, na tej formie prawnej, czyli stowarzyszenia. Większość IX-ów i w Polsce i w Europie funkcjonuje jako przedsiębiorstwa, spółki, korporacje. My jesteśmy w formie prawnej stowarzyszenia do dzisiaj. Jest to stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą. Zyski z prowadzenia działalności gospodarczej są również przekazywane i muszą być przekazywane na działalność statutową. I zakładamy działalność non-profit. To nie jest tak do końca prawda oczywiście, bo zyski na usługach, które wykonujemy dla naszych ISP i dla siebie samych, bo jak wiadomo jesteśmy węzłem, który prowadzony jest przez operatorów ISP, te zyski są reinwestowane, czyli nie osiągamy zysków, które można by było spieniężyć, które można by było z tego stowarzyszenia wyciągnąć, tylko one są całe w całości albo reinwestowane, albo czasami zużywane na różne rzeczy, które robimy, może o tym później. Co jest istotne, że zbierając doświadczenia dotyczące rynku ISP od wielu lat, okazało się całkiem niedawno, że w rozmowie z kolegami z Linksa londyńskiego i Nixa z Pragi czeskiego, okazało się, że jesteśmy tym wymierającym gatunkiem IX-ów, które są prowadzone właśnie w oparciu o stowarzyszenie, czyli jakieś non-profitowe lub niebiznesowe działalności, bo w zasadzie właśnie te trzy, czyli czeski Nix, angielski Links i my jesteśmy stowarzyszeniem. Być może istnieją mniejsze, mniej jak gdyby wybijające się, żeby można było je zauważyć, natomiast tego jesteśmy pewni, że ten gatunek powoli wymiera, bo nie wiem, czy wiecie, a na pewno nazwy DECIX czy AMZIX są wam zupełnie nieobce, bo większość ruchu internetowego zagranicznego przez te węzły przychodzi do nas. To są węzły, które całkiem do niedawna, bo jeszcze nawet do zeszłego roku, były to również stowarzyszeniami operatorów. To była oczywiście inna liga i inne kraje, w związku z tym te kwoty, które my mamy na przykład za swoje usługi, to są kwoty, nie wiem, jedną setną tych opłat, które oni brali, natomiast oni przyjęli sobie inne założenia, troszeczkę był też inny poziom i inny poziom popularności miejsc, w których byli, czyli Frankfurtu i Amsterdamu. My, będąc blisko Sosnowca, no niestety na taki sukces jak oni nie mogliśmy sobie zasłużyć tak szybko, więc było nam znacznie trudniej, ale wydaje mi się, że nam się udało. Co jest też bardzo istotne i co nas charakteryzuje na rynku węzłów wymiany ruchu. Jesteśmy węzłem neutralnym, czyli nie definiujemy, kto może zostać naszym członkiem pod jednym wszakże warunkiem. Będzie to operator telekomunikacyjny, w większości IX-ów tak właśnie jest. My przyjęliśmy jedno założenie, musi to być operator wpisany do rejestru UKE i to jest jedyny w zasadzie warunek na dzisiaj. Nie ma żadnych innych obostrzeń, nie trzeba być, żeby było śmieszniej, członkiem stowarzyszenia,
Nie trzeba być członkiem klastra, uczestnikiem klastra. Nie mamy takich wymagań, nie stawiamy ich. Oczywiście jest nam miło, gdy ktoś do klastra przystępuje i w pewien sposób swoją obecność zaznacza, ale nie ma to żadnego znaczenia. Co jest istotne? Nie jesteśmy niezależni, dlatego z jednego prostego powodu, bo cała ta działalność, którą prowadzimy od wielu lat, ona jest podporządkowana tylko jednemu celowi, aby operatorzy ISP, którzy korzystają z naszych usług i tworzą ten węzeł, nie musieli zajmować się sprawami związanymi z zapewnianiem sobie tanich źródeł zaopatrzenia w produkty, które nam są potrzebne do świadczenia usług, czyli głównym takim produktem jest internet, że tak się wyrażę, czy transmisje, czy inne usługi dodane, które w międzyczasie się na rynku pojawiły. I te interesy, bo można je tak nazwać, są podporządkowane waszemu zdaniu, czyli potrzeby, które się pojawiają w międzyczasie, czy dziury rynkowe, które nie są zaspokajane w taki czy inny sposób, są przez nas zapełniane jakimiś działaniami, które realizujemy. Skąd się wzięły u nas pieniądze? Pieniądze generalnie w bardzo małej ilości wzięły się z jakichś prezentów, które dostaliśmy, bo nie ukrywam, że na samym początku naszej działalności firmy dostarczające sprzęt transmisyjny nam pomagały, czyli dawały nam jakieś urządzenia w wersji demo, czy za śmieszne pieniądze, czy wręcz dostaliśmy jeden z pierwszych przełączników w prezencie od jednego z naszych dostawców. A cała reszta pieniędzy to jest kapitał i społeczna praca polskich operatorów ISP, czyli wkłady, które robiliśmy na początku, polegające na tym, że płaciliśmy strasznie dużo za wszystkie usługi i płaciliśmy więcej niż ich używaliśmy tylko po to, żeby to zjawisko się udało. Czasami nam się udaje i nam się udało w zeszłym roku zamknąć dotację nieco ponad 1 000 000 złotych na stworzenie kilku produktów. O jednym z tych produktów właśnie będzie później mówił Sebastian. Zyski, jeśli są, udaje nam się do tej pory osiągać zyski w bardzo fajnej ilości, która pozwala nam, a to tym się chwalimy, inwestować w sprzęt, czy inwestować w jakieś treści, które są u nas dostępne. Są przeznaczane na cele statutowe, a celem statutowym głównym w tej chwili jest właśnie działanie na rzecz kręcenia węzła internetowego. I teraz co my finansujemy? Czyli jeśli uzyskamy jakieś pieniążki, to co finansujemy? No kolokacje, wiadomo, bo nasz sprzęt gdzieś musi być. Transmisje, bo trzeba te węzły ze sobą połączyć. Mamy tych węzłów znacznie więcej niż się wydaje, bo w Warszawie jest ich kilka, w Katowicach jest ich też kilka. W tej chwili też mocno się zastanawiamy nad węzłami w innych miastach, gdzie są problemy, czyli operatorzy ISP zgłaszają nam, że taki węzeł by się przydał. Inwestujemy w sprzęt, to są główne wydatki. Wydaliśmy naprawdę kupę pieniędzy na sprzęt. Tutaj mogę przytoczyć na przykład, że ostatnio przekroczyliśmy 1000 10-gigowych portów, które mamy do dyspozycji, bo 22 przełącznik 48-portowy 10-gigowy został zakupiony. Inwestujemy w oprogramowanie, to Sebastian będzie tutaj o jednym z aspektów opowiadał. Kupiliśmy też oprogramowanie do zarządzania siecią, teraz będzie oprogramowanie do zarządzania bokiem, czyli inwestujemy w to, żeby ta obsługa ISP była jak najlepsza. Dużo pieniędzy, nie ukrywam, takich obrotowych poświęcamy na to, żeby noc i bok, czyli to, z kim macie kontakt na bieżąco, był w miarę na dobrym poziomie i udaje nam się, wydaje mi się to utrzymać. Są to oczywiście zewnętrzne firmy, bo to też bardzo istotne, że nie zatrudniamy pracowników wewnętrznie, którzy by generowali koszty, tylko korzystamy z outsourcingu zewnętrznych firm. Inwestujemy też w niedochodowe, a potrzebne usługi. Jeszcze taką usługą jest na przykład Open Peering, w którym blisko połowa zasobów internetowych jest czasami przez nas dofinansowana w pewnych aspektach. Później to z reguły te inwestycje, czyli dokładanie do tych usług, oddaje z nawiązką te zasoby. Wzbogacamy zasoby, czyli niektóre rzeczy, operatorzy treści, którzy by chcieli u nas być, nie chcą za to zapłacić. Czasami ich sponsorujemy, żeby im pokazać, czyli dajemy im darmowy port po to, żeby pokazać im, jak bardzo fajnie się z nami współpracuje. Wydajemy też pieniądze na integrację środowiska, czyli tak naprawdę troszkę przejadamy tych pieniędzy na to, żeby się ze sobą integrować, bo bez tego, i to mamy świadomość tego, nie powstałoby to całe zjawisko i nie wytrwało do dzisiaj. Tak, zazwyczaj w Sosnowcu, jest mi przykro z tego powodu, ale mamy teraz parę innych pomysłów, będziemy robili głosowanie, gdzie następnym razem.
Dzięki temu powstał nowy protokół, protokół PPP zna każdy, protokół EPPP już teraz chyba większość. Jest to e-południe party protokół, czyli spotkanie artystyczne operatorów ISP. Bywa przyjemnie. I czasami inwestujemy w jakieś krówki, wizytówki czy inne rzeczy, chociaż akurat jeśli chodzi o ten aspekt reklamowy, to jesteśmy słabi i mamy najgorsze chyba gadżety. Bardzo proszę mi zabrać z naszego stoiska te brzydkie breloczki do kluczy, bo nie mogę już na nie patrzeć. No niestety na takie rzeczy nas stać. Nie wydajemy pieniędzy po prostu zbyt dużo na takie rzeczy, które nie wydają się nam istotne. Czego nie finansujemy? Jak już mówiłem, nie finansujemy wynagrodzeń, premii, odpraw prezesów i pracowników, bo takowych nie mamy. To znaczy, że prezesa mamy. Akurat nas dzisiaj nie mógł zaszczycić, ale mamy tutaj dwóch wiceprezesów, w mojej osobie i Sebastiana, członków zarządu. My je pracujemy oczywiście społecznie. Udało nam się troszkę pieniędzy zarobić na koordynowaniu działań związanych z dotacją, ale były to tak śmieszne pieniądze, że się wstydzę powiedzieć, biorąc pod uwagę liczbę roboty, którą zrobiliśmy. Nie mamy biur, bo jedyne biuro, które ktoś mógł pamiętać, że mieliśmy i jest tam adres nasz, to było biuro, które zapłaciła nam za nie Unia na czas prowadzenia projektu. Dzisiaj biura nie ma, mamy adres rejestracyjny. Prezes pod swoim adresem odbiera korespondencję, czyli taka generalnie gospodarczym sposobem prowadzone przedsiębiorstwo. Nie mamy służbowych samochodów, komórek, laptopów. Jak widać, zęby nam się też będą chyba psuły bardziej niż innym. Nie reklamujemy się w mediach, bo wszystkie reklamy, które gdziekolwiek widzieliście, to w zasadzie są reklamy albo sponsorowane przez Unię Europejską, albo na zasadzie jakiejś wzajemności z naszymi partnerami. Tutaj do Krzysztofa z Twój Internet bardzo dużo ukłony. No i mamy chyba, kiedyś było ładne, teraz się już trochę popsuło to stoisko, to też nam zafundowała Unia, także to tutaj w tym kontekście jesteśmy marni. No i mamy słabe gadżety, o tym już mówiłem. No ale mam nadzieję, że nasze usługi raczej to rekompensują. Historia, 22 osoby w 2000 roku to i tak był całkiem niezły wynik, bo tak jak mówiłem, w okolicach 2008 roku mieliśmy pierwszego X-a w Polsce niekomercyjnego, w którym były wpięte 3 firmy. Bo 2 to jeszcze nie byłby X, tylko transmisja, no 3 to już był X i był taki okres, gdzie we 3 korzystaliśmy z naszego X-a. Jak widać, rozwój był fajny, przybywało nas w tempie dość ekspresowym. Zeszły rok, jak widać, między 2013 a 2014 widać duży skok, czyli między 126 a 271. To jest ważny moment w naszej działalności wynikający z tego, że zintegrowaliśmy w swoich strukturach Kiksa stworzonego przez Izbę, czyli węzeł warszawski tego projektu i dzisiaj traktujemy go jako fragment większego, dużego organizmu umieszczonego w 2 lokalizacjach. I w pierwszym kwartale, czyli na koniec marca, zanotowaliśmy przekroczenie magicznej granicy 300 użytkowników w naszym IX-ie, czyli ja to określam 300 podmiotów gospodarczych, do których wystawiamy faktury zaświadczone im usługi. Uczestników jest troszeczkę więcej, ale nie mam nigdy ochoty na to, żeby się ich doliczyć. Przypuszczam, że to będzie około 315 użytkowników, bo są też tacy, którzy mają u nas porty za darmo, bo przynoszą do nas treść. Więc nie fakturujemy ich, więc nie są takim klasycznym uczestnikiem. Tu pozwoliłem sobie na takie porównanie, gdzie, nie wiem czy to dobrze widać, od lewej jest to PIX, czyli poznański węzeł, TPX, czyli węzeł prowadzony przez Orange francuski, Tchinks, czyli polska duża firma ogólnopolska, PLIX, czyli referencyjny węzeł wymiany ruchu w Polsce i EPIX, który udało nam się właśnie wyskoczyć na prowadzenie, jeśli chodzi o liczbę użytkowników. Na pewno PLIX-a jeszcze nie przeskoczyliśmy, jeśli chodzi o liczbę ruchu, bo 1,5 terabita, które oni generują, jest naszym wielkim marzeniem. Jestem przekonany, że nam się uda. Jak to działa technicznie? Bardzo skrótowo. Zastosowaliśmy totalnie redundantną architekturę podwójnej gwiazdy. Są to zazwyczaj 2 switche szkieletowe i podłączone do niego switche, do których wpinamy VAS. Powoduje to, że nie ma takiego pojedynczego punktu awarii. I nie jest to też zbyt droga technologia, którą zastosowaliśmy. We współpracy z węzłami, które się przedstawiały dzisiaj, czyli z CIX-em, WRIX-em, PIX-em, LIX-em i metroportowym X-em, współpracujemy i bardzo miło sobie dajemy zdalne porty. Można, będąc w tym węzłach, również wirtualny port, czy nawet fizyczny sobie zorganizować. Nie trzeba koniecznie być w Katowicach czy w Warszawie, aczkolwiek oczywiście serdecznie zapraszam, bo to jest inna liga. Może mało czytelnie, to jest to nasze fioletowe królestwo przełączników.
Nie ma tu oczywiście uwzględnionych routerów. Tych routerów już jest chyba kilkanaście w tej chwili. Ruchu rutowanego przerzucamy no, dobre ponad 200 gigabitów w tej chwili, ale to nie uwzględniamy, bo mówimy czysto o IX-ie. Co daje skala? Bo osiągnęliśmy pewnego rodzaju skalę, nie da się ukryć. 300 operatorów ISP w jednym miejscu spiętych jest dobrym wynikiem i naprawdę przy naszym sposobie działania dość efektownym, bym powiedział nawet. Co osiągnęliśmy? Po pierwsze, ja nie lubię takich statystyk, natomiast bardzo lubię takie wypowiedzi naszych użytkowników, gdzie ostatnio już powiedzieli ludzie, że przekroczyliśmy w oddawaniu z naszego portu, tu akurat jest cena portu wirtualnego, czyli jak przychodzicie transmisją z jakimś kolegą, ta cena w wypadku portu fizycznego będzie wynosiła 106 zł, z tego co pamiętam, więc bądźmy uczciwi, za port fizyczny gigowy u nas połowa internetu jest dla was zapewniona, czyli jeśli macie 500 megabitów potrzeb internetowych, to 250 dostaniecie za stówkę u nas, bo tyle już treści się u nas pojawiło. Nie jesteśmy już tylko IX-em. W międzyczasie wyewoluowaliśmy do rzeczy, które świadczymy jako usługi dodatkowe. Usługi dodatkowe to generalnie jest albo przynoszenie usług do was, które sami produkujemy, o nich za chwilę, ale co istotne, wszystkie usługi, które wam są potrzebne, o których tutaj wiele naszych wystawców, kolegów mówiło, czyli usługi IP, czyli usługi internetowe, transmisyjne, usługi IPTV, czyli telewizje, usługi głosowe. One są wszystko dostępne jako VLANy na porcie użytkownika. To jest nieczęsto spotykane zjawisko, bo wymaga sporej odpowiedzialności od obsługi technicznej. Nie ograniczamy absolutnie naszym użytkownikom, którzy korzystają z portu i transmisji do nas, do tego, żeby korzystali z usług innych usługodawców. Mamy styki i w Warszawie, i w Katowicach z wszystkimi usługodawcami, bo nie pamiętam kogoś, kogo byśmy nie mogli kiedyś zrealizować. A jeśli potrzebujecie usługę od tego kogoś, to z reguły jest to opłata 12 zł, tu jest mowa o Katowicach, w Warszawie jest to 30 zł, tam są po prostu wyższe koszty funkcjonowania naszego węzła. Co dzięki tej skali też osiągnęliśmy? Osiągnęliśmy też to, że wszystkie firmy, których nazwy na pewno nie są wam obce, bo to jest pierwsza szóstka albo siódemka, akurat tu RTM chyba tylko wypada poza tą pierwszą siódemkę, bo jest operatorem rozwojowym i on się tam pnie do góry, to z tymi wszystkimi firmami mamy bezpośrednie umowy, które pozwalają wam kupować usługi bezpośrednio od nich przy naszym udziale, czyli VLANem możecie dostać dowolnego z tych operatorów. Nie mówię, że natychmiast, dlatego że są tu jeszcze rzeczy, które z różnych przyczyn się przeciągają, czyli na przykład Telia i Level to są rzeczy, które w maju lub najdalej w czerwcu będą również dostępne. Tata Communications to jest akurat sprawa związana z naszym innym projektem, o którym za długo by dzisiaj mówić, ale też będzie dostępny na tygodniach. Oczywiście ten mikser po środku to tak miałbyś dla mnie przypominać, że wszystkie te upstreamy, czyli tych operatorów możemy też zmiksować, tak też robimy. Sprzedajemy wam usługi, jeśli nie chcecie mieć bezpośrednich kontaktów z anglojęzycznymi dostawcami, miksujemy je w bardzo fajne miksy, które powodują, że są bardzo krótkie ścieżki i dość duże bezpieczeństwo. Analogicznie z polskimi mainstreamowymi IX-ami, czyli z Plixem, Tkinksem i TPX-em, mamy usługę Polmix, czyli wszystkie brakujące prefiksy w naszym Open Peeringu można sobie za jakąś tam złotóweczkę per megabit dokupić. Nie ma tego już dużo, ludzie oceniają to na poziomie 10-15% internetu, że trzeba dokupić. Mocno mamy współpracę z Nixem, będziemy wkrótce ogłaszali program partnerski, gdzie będziecie mogli się tam do Nixa wtłaczać. Skrócimy też trochę ścieżek na południe Europy dzięki temu, że będą u nas. Oraz współpracujemy pośrednio, bo akurat przez Atmana i Exatela współpracujemy z trzema europejskimi największymi IX-ami. W przyszłości pewnie będziemy współpracowali z nimi bezpośrednio, jak życie pozwoli. Jak widzicie, u nas dostępne są wszystkie platformy telewizyjne, jakie mogą wpaść do głowy. Mnie wpadły takie do głowy. Zaznaczam, nie wydaje mi się, żebym jakąś pominął, a jeśli pominąłem, to na pewno jest u nas dostępna. To mogę wam zagwarantować, bo na każde pytanie zawsze odpowiadam tak, da się. Szczególnie polecam podobnie realizowany metodą gospodarczą, już całkiem profesjonalnie projekt Nasza Wizja. Kolega mówił już o tym, więc nie będę się szerzej rozgadywał. U nas praktycznie rzecz biorąc nie ma kontraktów, czyli u nas nie ma czegoś takiego, że jest lojalka. Ktoś przychodzi, ma ochotę, jest z nami, okresy wypowiedzenia są z reguły albo miesiąc, albo 3 miesiące. Nie ma czegoś takiego jak umowa z jakimiś ciężkimi klauzulami. Po prostu świadczymy usługi, macie ochotę, to je odbieracie.
Czego nie gwarantujemy? Nie gwarantujemy tego, że ceny, które macie w cenniku dzisiaj są, będą aktualne jutro. Bo z reguły te ceny spadają i udaje mi się od bardzo wielu lat utrzymać tendencję polegającą na tym, że nigdy w żadnym miesiącu żadna cena, znaczy jakaś cena została na stałym poziomie. Po prostu zawsze tam coś kapie w dół. Wynika to z budowania wolumenów. Z racji tego, przepraszam, że tak biegłem, ale z racji tego, że mam dzisiaj bardzo ważne dla mnie życiowe spotkanie z umierającym kolegą śpiewającym w zespole Exploited i jadę do Krakowa, więc bardzo serdecznie, jeśli pojawią się jakieś pytania, przekazać je do mnie jutro, odwiedzić mnie na stoisku. Jutro będę prawdopodobnie jednym z niewielu osób, które nie będą miały kaca z rana, więc będę komunikatywny. Zapraszam też do nas na stoisko, bo mamy również kilka rzeczy, które mogą tego kaca wyleczyć. Oczywiście zapraszam do tego, żeby się rejestrować na naszej stronie. Będziecie wtedy mieli dostęp do najświeższych informacji dotyczących naszych działań. Oczywiście nie wymagane są żadne tutaj poświadczenia. Jedyną rzeczą jest to, że musicie mieć wpis do RPT. I Sebastian, kilka słów o ważnym projekcie dla nas, czyli call center. Ja z wielką przykrością muszę lekko zdementować, to już nie może być 5 minut, ale postaram to się... To powiedzmy 5 slajdów. 5 slajdów, dobre. Okay. Dobre, ja przepraszam za moją rolę poganiacza, ale w tym momencie naprawdę już jesteśmy poza czasem i wyrozumiałość musi być po waszej stronie. Proszę bardzo. Ja się postaram 2 minuty. To w zasadzie Sebastian Kachel, Stowarzyszenie Południe. Ja tylko chciałem dać krótki raport z tego projektu. To jest jeden z projektów, który w zasadzie już jest produktem naszego klastra. O tak. To jest typowa usługa stworzona dla małych operatorów ISP. Jeszcze może powiem szybciutko, jak to zrobić. Call center działa już 1,5 roku. Tu są statystyki, prawie 10 tysięcy odebranych rozmów, ponad 100 godzin, 5 tysięcy czasy. To jest czas pracy agentów. Wydaje nam się, że to już jest produkt, o którym możemy mówić, że jest profesjonalny. Nie jest to już produkt demo. I podczas tego naszego prowadzenia tego call center zauważyliśmy, że najtrudniejszym problemem, który sprawia operatorom, to jest jakby wdrożenie. Czyli wszyscy chcą ten call center, natomiast nikt nie ma czasu wdrożyć. W związku z tym zrobiliśmy taką bardzo szybką ścieżkę, gdzie tak naprawdę telefonicznie w 5 minut można te call center u siebie wdrożyć. Przekierowujemy również w dowolnych godzinach. Od 1 maja call center czynne 24 godziny na dobę, więc tak naprawdę w dowolnym momencie, rano, wieczorem, po południu, kiedy wam tylko pasuje, robicie przekierowanie na nasze call center, które obsługuje waszą firmę. Działa to jako aplikacja webowa, czyli nie musicie nic instalować, wystarczy przeglądarka. Do tego mamy panel ISP, gdzie możecie na bieżąco odsłuchiwać rozmowy, czas tych rozmów, kiedy te rozmowy były, jakie ewentualnie były statystyki tutaj w tym call center, w których godzinach najwięcej klientów do was dzwoni. I takie trzy najprostsze ścieżki. Takie 5-minutowe wdrożenie, to po przekierowaniu tego telefonu do naszego call center podajcie kilka pytań, które musi, czyli kilka wiadomości, które musi agent wydobyć od klienta i po takiej rozmowie dostajecie maila z odpowiedzią na te pytania oraz nagraną rozmową w załączniku. Drugą opcją to jest wbudowany w naszą aplikację formularz. Bardzo szybki kreator, tam też sobie robicie formularz, pewien scenariusz rozmowy. Również po rozmowie otrzymujecie raport z tego formularza. I trzecią rzeczą, taką najbardziej rozwojową, która jest, to jest taka opcja external site, gdzie tak naprawdę agent pracuje na waszej aplikacji, czyli to wystawiacie agentowi interfejs i tu już po prostu hulajdusza piekła nie ma. Co wam przyjdzie do głowy, możecie robić. To jest również projekt społeczny. Nasi agenci to są osoby niepełnosprawne. To jest w tej chwili 7 osób. No wszystkie te osoby mogą się tu jakoś realizować dzięki temu, że pracują w call center. To są osoby w zasadzie z całej Polski. I teraz tak, 5 minut. Jeśli mają państwo ochotę dołączyć, to my w 5 minut jesteśmy w stanie wdrożyć u was te call center. Może to być telefonicznie, może być mailowo. Jeśli mailem, może to być nawet szybciej. I to tyle. W razie pytań mail. Ja tu jestem też na stoisku, więc zapraszam. Mam nadzieję, że ekspres się udał.